wiedzę po Bożemu z przewodnikiem teraz, chcę dotrzeć do zupełnie innego świata. Daleko od tego, co znam, od wszystkich, którzy mnie znają, od samej siebie, jaką znam. Chcę wniknąć w nieznane, gubić starą skórę, gubić kierunek i ustawić kompas na nowo, na wschód. Na torach stoją pociągi, wszystkie zmierzają w tę samą stronę, ruszają z Moskwy, przez całą Syberię, aż do Władywostoku czy Magadanu. Dworzec Jarosławski, wygięty w kształt łuku, wypuszcza strzały, a w jednej z nich siedzę ja. Jest mi gorąco, duszno, mdleje. Mam jeszcze 5 dni jazdy, a tu wszystkie okna są zabite gwoździami. Mamy w wagonie panią konduktor, świetę. Duża kobieta, gęste blond włosy, przesadny uśmiech, jak z karykatur sprzedawanych na rynku Starego Miasta w Warszawie. Podczas chodzenia tam i z powrotem, po korytarzu, podglądam ją. Świeta emanuje prastarą siłą, sroga syberyjska półbogini. Przy niej nic złego by się nie przytrafi. Przed jej służbowym przedziałem, gdzie trzyma nasze paszporty, je śpi, stoi ogromny samowar. Czynny całą dobę, no bo tu czaj pije się całą dobę. Czaj z małpą, czaj z sacharem, czaj z drzemem. Ej, czaj hasicie, dawajcie czaj papiłom! Stoję przed samowarem, jest noc. Wagon delikatnie kołyszy pasażerów. Wszyscy śpią, światło zgaszone. Świeta zostawiła lekko uchylone drzwi. Siedzi przy lampce, ale wygląda jakby była w kuchni, przy piecu. A jednak przed sobą ma tylko stary sowiecki stolik i siedzi na twardym, bordowym, skórzanym siedzisku, który dzięki jednemu magicznemu sztuknięciu może stać się jej łóżkiem. Ona, nasza pani konduktor, która codziennie nas budzi, każe podnosić nogi, bo przecież musi podłogę umyć, a potem wybucha tubalnym śmiechem. Ona teraz siedzi w ciszy i lepi kwiatki z plasteliny. Czujna jak sowa, przyłapała mnie. Monika, ciło! Wymyślam. Świeta, izwini, ja spać nie mogę, mnie żarka. Świeta chowa białe i różowe kwiatki, podnosi się, podchodzi do mojego przedziału i szeroko uśmiechając się do mnie, otwiera mi okno. Siekierą! W pociągu poznałem kilku ludzi, jednak najważniejszy z nich był 32-letni Iwan. On oczarował mnie swoją powieścią o swoich 3 żonach i 4 obecnej. Więc zapytałem go: Iwan, to powiedz ty mi, ile razy tak naprawdę w życiu się kocha? A on: I know, moje żenu, one raz. My to znaczy, że ta czwarta to już ta ostatnia? O, Maron, ty mnie ja nie obrażaj, ty daj mi szansu. Ja dopiero mam 32 lata.